Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Witam Państwa bardzo serdecznie w tę trzecią niedzielę Adwentu w miejscowości, która nazywa się Kasr al-Yahud, mieszczącej się na zachodnim brzegu Jordanu. Ta nazwa oznacza tyle, co żydowska wieża. Nie mogło nas tutaj zabraknąć, tu nad Jordanem. Ta rzeka po hebrajsku nazywa się Hayarden. Swoje źródła ma w czterech potokach na wzgórzach Antylibanu. Nazywają się one Dan, Banias, Hasbani i Ajun. Zlewają się one w jedną rzekę, spływają najpierw do Jeziora Galilejskiego, a potem wzdłuż takiego dużego rowu tektonicznego na długości 250 km spływają w delcie Morza Martwego do morza zwanego Morzem Słonym, Morzem Martwym albo też w starożytności Morzem Asfaltowym, morzem, w którym nie ma życia. My znajdujemy się tutaj na poziomie 395 metrów pod poziomem morza, a więc w największej depresji świata. I to miejsce wybrał sobie Jan Chrzciciel jako miejsce głoszenia no czego? Mówimy chrztu nawrócenia, ale w tym jest coś więcej. Bo w tym miejscu, w którym dzisiaj stoimy, miały miejsce takie bardzo ważne wydarzenia z historii zbawienia. Pierwsze to oczywiście przejście Izraelitów przez Jordan suchą nogą po dnie tej rzeki do ziemi obiecanej. Schodzili z terytorium dzisiejszego Królestwa Jordanii, a wtedy były to ziemie Amorytów, Amonitów, Moabitów i Edomitów, plemion pogańskich, plemion politeistycznych. Schodząc przez Jordan, Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan, która była ziemią wytęsknioną, upragnioną. Jozue nakazał 12 kapłanom wnieść Arkę Przymierza do wód Jordanu i stanąć w środku wód Jordanu. Tam wody się rozstąpiły i cały Izrael, 12 pokoleń Izraela, wstąpiło przez rzekę Jordan i wstąpiło, to jest bardzo ważny element, wstąpiło do ziemi obiecanej. Potem Jozue ustawił tutaj 12 kamieni, wielkich kamieni, upamiętniających to wydarzenie, które były symbolami 12 pokoleń Izraela, 12 pokoleń narodu wybranego. Również w podobnych 12 kamieni postawił w środku tej rzeki i Pismo Święte, Księga Jozuego mówi, że są one tam do dziś. No, nie wiemy, czy one tutaj na pewno są, w każdym razie archeolodzy ich nie znaleźli. To jest zupełnie nieważne. Ważne jest inne przesłanie. Z ziemi błąkania się, z ziemi zagubienia Izraelici wchodzą wreszcie do ziemi obiecanej, bo odkryli jedynego Boga Jahwe po raz kolejny w swoim życiu. Dalej tutaj miało miejsce wydarzenie, gdy prorok Eliasz kończył swoją misję na ziemi, wziął Elizeusza i z płaszczem uderzył w wody Jordanu. Te rozstąpiły się, a on z Elizeuszem, swoim wiernym przyjacielem i uczniem, przeszedł na drugą stronę, aby tam na rydwanie ognistym wstąpić do nieba. Przedtem przekazał Elizeuszowi swojego ducha prorockiego. Gdy Elizeusz wracał tą samą drogą do ziemi Izraela, uderzył w wody Jordanu dwukrotnie. Za pierwszym razem wody się nie rozstąpiły. Dopiero gdy Elizeusz się pomodlił i powiedział, gdzie jest Bóg z Eliasza, i uderzył w te wody, wody się rozstąpiły. A uczniowie Eliasza powiedzieli, duch Eliasza napełnił Elizeusza. Inne zdarzenie, które miało miejsce tutaj, to oczywiście uzdrowienie Syryjczyka Naamana, generała, dowódcy wojsk syryjskich, wrogiego Izraelowi, który wyznawał bałwochwalczy kult politeistyczny. Cierpiał na trąd i tutaj
został 7 razy, wszedł do Jordanu i wtedy opadł go trąd. Naaman, jak pamiętamy z Księgi Królewskiej, bardzo się buntował, mówi, czyż wody Eufratu i Tygrysu nie są lepsze niż wody Jordanu. I wtedy jego przyboczni żołnierze powiedzieli mu, gdyby prorok poprosił o coś nadzwyczajnego, czy byś tego nie uczynił, a tak, co ci zależy, wejdź do tej wody, może rzeczywiście się oczyścisz. I wtedy Naaman uwierzył w Boga Izraela. Dlatego Jan wybrał to miejsce, aby ogłosić swoim pobratymcom jedno bardzo ważne przesłanie. Nie przynoszę wam nowej religii, nie przynoszę wam nowych przekonań. Nie chcę zmienić waszego świata, ale chcę, żebyście zrobili poważny rachunek sumienia i zastanowiliście się, czy jesteście tym, do czego powołał was Bóg. Czy rzeczywiście jesteście znakiem pośród innych narodów, że tylko Pan jest Panem jedynym, że tylko Pan jest Bogiem. Co więcej, to swoje przesłanie prorok Jan Chrzciciel skierował do narodu izraelskiego. Nie kierował tego do całego świata, ale tylko do narodu wybranego. Nie było to jednak przesłanie nacjonalistyczne. Nie było to przesłanie narodowo-wyzwoleńcze. Nie było to przesłanie o charakterze politycznym. To było przesłanie o wyjątkowym charakterze religijnym i teologicznym. Jan Chrzciciel chciał przypomnieć swoim współczesnym o drodze, którą starożytny Izrael przeszedł z ziemi Egiptu, z ziemi niewoli, do ziemi ludzi wolnych, do ziemi obiecanej. Jan Chrzciciel wtedy powiedział jeszcze takie bardzo ważne słowo. Nie łudźcie się, że jesteście pokoleniem Abrahama. Z tych kamieni Bóg może powołać dzieci Abrahama, bo może wskrzesić nowy Izrael. To są bardzo ważne słowa, bo być może prorok pokazał na kamienie, które gdzieś tutaj wtedy stały. Być może wskazał na kamienie, które były tutaj w Jordanie, a być może wskazał na kamienie pustynne. Ale powiedział jedno, nie bądźcie zarozumiali. Nie myślcie, że tylko dlatego, że nazywacie się synami Abrahama, osiągniecie zbawienie i unikniecie Bożego sądu. Proszę Państwa, te słowa są również przesłaniem dla nas. Co chce nam powiedzieć, nam katolikom XXI wieku, którzy tak często myślimy o tym, że jesteśmy szczególnie ukochani przez Boga, prorok Jan Chrzciciel, którzy być może chce nam powiedzieć, żebyśmy się nie łudzili i nie chełpili naszą przeszłością, naszymi świętymi, błogosławionymi, naszymi bohaterami narodowymi. Nie. Prorok Jan mówi, spójrz w swoje serce. Nie wystarczy, że chcesz kochać i być kochanym. Trzeba jeszcze czegoś więcej. Trzeba twoich czynów, które pokażą światu, że naprawdę wierzysz, iż nie ma Boga poza Bogiem Izraela. No nie wiem jak wy, ale ja chcę teraz wejść w wody tego Jordanu i odnowić swój własny chrzest. Amen. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.